Herod. Czyn ten nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego. Sprawa przemytniczej działalności Władysława Rychłowskiego z lat 1979-1980 i okoliczności jej umorzenia przez wymiar sprawiedliwości PRL. Proszę bardzo. Dziękuję panie profesorze za wprowadzenie. Witam szanownych państwa. Referat, który będę miał zaszczyt przed państwem wygłosić, składa się, jak wskazuje sam tytuł, z części zawierającej analizę całej sprawy Rychłowskiego oraz okoliczności towarzyszącego jego umorzeniu przez wymiar sprawiedliwości PRL w roku 1982. Zanim jednakże przejdę do meritum mojego wystąpienia, chciałbym w kilku słowach powiedzieć, scharakteryzować zjawisko przemytu w latach 60. i 70. z punktu widzenia spuścizny dokumentacyjnej Głównego Urzędu Celu. Z tych danych wynika, iż przemyt stawał się od początku lat 60. jednym z integralnych elementów rzeczywistości społeczno-gospodarczej PRL. O ile w 58 roku funkcjonariusze administracji celnej, proszę, żeby nie przeszkadzać, udaremnili blisko 800 prób ominięcia obowiązujących przepisów karno-skarbowych, też pomiędzy rokiem 61 i 9. W trakcie kontroli ujawniano tego typu przypadków od 1000 do 3000 w skali rocznej, a ich liczba gwałtownie wzrosła w drugiej połowie lat 70. Osiągnęła poziom 15-18 tysięcy. Mówimy oczywiście o samym PRL-u. Było to związane między innymi z stopniową liberalizacją przepisów reglamentujących wymianę turystyczną z zagranicą przy równoczesnym utrzymaniu restrykcyjnych stawek celnych, niskich norm wwozowych, pewną rolę odegrał też fatalny stan zaopatrzenia rynków dobra, będący obiektem społecznego pożądania w tym czasie. W roku 79 wszczęto blisko 18 tysięcy spraw karno-skarbowych. Ponad 60% dotyczyło obywateli PRL, którym w trakcie kontroli skonfiskowano towary i środki płatnicze łącznej wartości 121 milionów złotych. Kwota o 5 milionów mniejszą zamknęła się wartość przedmiotów zakwestionowanych 13 tysiącom Polaków na terenie europejskiej części państw bloku komunistycznego. I z danych GUC, czyli Głównego Urzędu CEU, wynika, że w 79 roku na terenie PRL ujawniono 215 przypadków zorganizowanego przemytu asortymentu o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych, a 8 z nich dotyczyło towarów i środków płatniczych przekraczających kwotę miliona złotych. Z uwagi na lakoniczność tych danych nie jesteśmy w stanie określić, jaki procent i ile konkretnie spraw wszczęto przeciwko obywatelom PRL działającym za granicą na skalę zorganizowaną. Dokumenty również nie pozwalają nam otworzyć przekroju społeczno-zawodowego spraw przestępstw karno-skarbowych w tym czasie. Wymaga to pogłębionych badań w innych zespołach archiwalnych. Szczególnie interesujące pod tym kątem mogłyby się okazać badania na temat stopnia i charakteru partycypacji ówczesnych elit komunistycznych i ich rodzin w całym procederze przestępczości zorganizowanej zarówno na odcinku państw bloku komunistycznego, jak i świata zachodniego. No i chciałbym dzisiaj państwu przedstawić przypadek zaangażowania osoby spokrewnionej z członkiem PRL-owskiego establishmentu, mianowicie dyplomatów, zorganizowaną działalność przemytniczą na terenie Związku Sowieckiego w latach 79-80. Władysław Rychłowski, bo nie będzie mowa w trakcie dzisiejszego wykładu, urodził się 22 grudnia 1954 roku w Leningradzie w rodzinie Bogumiła i Tamary z domu Nikołajewej. Jego ojciec odbywał wówczas studia na miejscowym uniwersytecie, jeśli dobrze wszystko zostało zanotowane w wyciągu z akt osobowych w biurze politycznym, z zakresu nauk przyrodniczych, które ukończył w drugiej połowie tej dekady. Na przełomie 59 i 60 roku rodzina Rychłowskich przyniosła się do Polski, gdzie Bogumił podjął pracę w charakterze adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim, a już po niespełna 5 latach rozpoczął karierę w centralnym aparacie PZPR na stanowisku instruktora do roku 65 i konsultanta do roku 66 w Wydziale Zagranicznym Kasy PZPR. W międzyczasie został zatrudniony w charakterze docenta na UW, wchodząc równocześnie w poczet członków Komitetu Uczelnianego PZPR przy UW. 2 lata później został nominowany na etat radcy ambasady PRL w Moskwie, do której przeprowadził się wraz z najbliższą rodziną. W 72 roku jego syn Władysław zdał egzaminy wstępne na Wydział Historii Uniwersytetu imienia Łomonosowa. Nie podjął ich w związku z przeniesieniem ojca na stanowisko wicedyrektora Departamentu Studiów i Programowania MSZ.
i po powrocie do kraju podjął studia w zakresie politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UPU. 6 czerwca 1975 roku wstąpił do PZPR, a niedługo później objął etat przewodniczącego zarządu uczelnianego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przy UPU. W 1977 roku uzyskał dyplom magistra nauk politycznych i rozpoczął 4-letnie studia doktoranckie na tym samym wydziale, gdzie prowadził również zajęcia z historii ruchu robotniczego. W wolne chwile od zobowiązań naukowych w coraz większym stopniu wypełniały mu wyjazdy do krajów zachodnich, mam tu na myśli Austrię i Szwecję, komunistyczne, Chiny, Mongolia, Związek Sowiecki, w oparciu o paszport dyplomatyczny, który uzyskał dzięki stawiennictwu ojca, jak wynika z dokumentów zachowanych w archiwum akt nowych, w dniu 5 listopada 1975 roku. Warto zaznaczyć, że jego ojciec ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym PRL w Chinach został mianowany 18 września 1975 roku. Z zachowanej dokumentacji resortu spraw zagranicznych wynika, iż najwięcej tego typu wyjazdów Władysław Rychłowski podejmował w kierunku wschodnim, przede wszystkim zaś do Związku Sowieckiego, gdzie na przestrzeni lat 78-79 był kilkanaście razy. W trakcie jednego z tych wyjazdów w roku 79 nawiązał w Moskwie kontakty handlowe ze studentem pochodzącym z Czelabińska, Georgijem Smirnowowym. Rychłowski zobowiązał się wówczas do dostarczania deficytowej w Związku Sowieckim odzieży skórzanej, między innymi oczywiście spodni jeansowych, zegarków elektronicznych, w zamian za ich korzystną odsprzedaż przez Smirnowowa na miejscowym czarnym rynku. Początkowo zaopatrywał się w niewielkiej ilości spodni jeansowych w warszawskich sklepach Peweksu, a następnie, korzystając z przywilejów posiadacza paszportu dyplomatycznego, przemycał te towary z pominięciem kontroli celnych na teren Związku Sowieckiego. Prędko uświadomił sobie, jak potwierdził w zeznaniach złożonych w drugiej połowie 80 roku, że większy zarobek może uzyskać z kupna tych towarów za granicą i nabywał asortyment w Austrii i Szwecji. W okresie od września 79 roku do marca 80 roku przekazał swojemu wspólnikowi ponad 120 par spodni jeansowych marki Wrangler i Super Rogers, za które zainkasował zarobek w wysokości 13 tysięcy rubli. Smirnowow niedługo później poznał Rychłowskiego z kolejnymi osobami zainteresowanymi tego rodzaju handlem, towarem przewożonym pod parasolem ochronnym immunitetu dyplomatycznego. W toku prowadzonego w drugiej połowie 1980 roku śledztwa sowieckie organa ścigania ustaliły, iż Władysław Rychłowski współpracował w sumie z, oczywiście w różnym stopniu, z 37 obywatelami Związku Sowieckiego oraz jednym obywatelem PRL, Kazimierzem Kańdochem, notabene jego kolegą ze studiów z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Do 30 maja 80 roku Rychłowski i Kańdoch zaopatrzyli się na terenie Austrii i Szwecji w sumie 520 par spodni jeansowych, 1060 zegarków elektronicznych, a w Chinach zakupili 11 par płaszczy skórzanych. Wszystkie artykuły dostarczano zaufanym odbiorcom, przeważnie na terenie Moskwy. Znamy nazwiska Waleriowa Smiełyszewowa, Aleksandra Kulikowowa i Anatolija Maslennikowa. Niestety na ich temat nic bliżej w dokumentach, do których miałem dostęp, nie znalazłem. Na przestrzeni pierwszych dwóch miesięcy współpracy obywatele sowieccy rozliczali się z Rychłowskim i Kańdochem w rublach. Cenę jednej pary spodni ustalono na 130-150 rubli, zegarek elektroniczny 160 rubli, płaszcz skórzany 850. A część tych pieniędzy, jak zaświadczył kierownik wczesny Wydziału Konsularnego Ambasady PRL w Moskwie, Walenty Daszkiewicz, obaj Polacy wydatkowali na zakup dużych partii kawioru w celu ich dalszej odsprzedaży już na terenie PRL. System rozliczeń uległ zmianie dopiero w maju 1980 roku, kiedy to Rychłowski zażądał za przedstawione towary ekwiwalentów w postaci złotych wyrobów jubilerskich, określając wartość 1 grama złota na kwotę 34 rubli. W takiej formie, jak wynika z dokumentów zgromadzonych przez prokuraturę wojewódzką w Warszawie, miało nastąpić rozliczenie w dniu 30 maja 1980 roku w Moskwie za blisko 300 par spodni oraz 2000 sztuk zegarków elektronicznych. Wymieniony wyżej asortyment obaj Polacy zaopatrzyli się, jak wynika ich z
ich zeznań w strefach wolnocowych portów skandynawskich, chodzi oczywiście o Szwecję, stamtąd udali się do Finlandii, a następnie pociągiem do Związku Sowieckiego. W trakcie kontroli na granicy fińsko-sowieckiej Rychłowski wedle zeznań wspomnień tak naprawdę Daszkiewicza wyjaśnił sowieckim organom celno-paszportowym, że wszystkie bagaże znajdujące się w przedziale należą do niego, a sowieckie organa celne, uwzględniając fakt posiadania przez niego paszportu dyplomatycznego, nie dokonały rewizji. Bagaż dotarł w tej sytuacji do Moskwy. Jednakże w owym czasie ów proceder był już przedmiotem operacyjnego zainteresowania ze strony milicji moskiewskiej. 30 maja 1980 roku w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze milicji moskiewskiej wkroczyli z nakazem rewizji do mieszkania, gdzie miało nastąpić sfinalizowanie transakcji. W trakcie przeszukania zabezpieczono przemycony przez Rychłowskiego asortyment o wartości, jak wynika z dokumentu, 300 tysięcy rubli, a ich samych wraz z kilkoma obywatelami przebywającymi w mieszkaniu przewieziono w celu złożenia zeznań do komisariatu mieszczącego się w pobliżu stacji metra Frunzenskaja. O całej sprawie został powiadomiony protokół dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Związku Sowieckiego, a za jego pośrednictwem kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady PRL w Moskwie Walenty Daszkiewicz. Tego samego dnia w godzinach wieczornych został zaproszony do komisariatu, gdzie przebywał Rychłowski oraz Kańtocha. Uczestniczył tam w przesłuchaniu obu obywateli PRL. Zapoznał się z charakterem i skalą przemytu, okolicznościami towarzyszącymi zatrzymaniu i niezwłocznie poinformował o całej sprawie ówczesnego ambasadora PRL w Moskwie Kazimierza Olszewskiego oraz radcę ministra pełnomocnego Jerzego Szyszko. Obaj dyplomaci uzyskane informacje przekazali drogą telefoniczną WCZ i za pośrednictwem depesz władzom PRL. Odbiorcami utajnionych materiałów przekazywanych z Wydziału Ekspedycji depesz MSZ bezpośrednio do rąk własnych byli Stanisław Kania, ówczesny członek Biura Politycznego i Sekretariatu KCPZPR, Stanisław Kowalczyk, ówczesny minister spraw wewnętrznych, Emil Wojtaszek, minister spraw zagranicznych, Jerzy Waszczuk, kierownik Kancelarii Sekretariatu KC, Mirosław Milewski, ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych, Jan Słowikowski, ówczesny dyrektor Departamentu I MSW, Józef Czyrek, podsekretarz stanu w MSZ oraz Włodzimierz Nator, ówczesny dyrektor do spraw stosunków z Związkiem Sowieckim. W piśmie skierowanym w 1985 roku do ówczesnego pierwszego prorektora Wiesława Iskry Daszkiewicz opisuje, z jakim zainteresowaniem spotkała się ta sprawa w Warszawie. Przytoczę Państwu cytat. Sprawa zatrzymania Władysława Rychłowskiego wywołała, chodzi oczywiście o członków kierownictwa PZPR, MSW i MSZ, wielkie wrażenie. Szło nie tylko o skalę przemytu, o czym świadczyły ilości skonfiskowanych przedmiotów, lecz przede wszystkim o fakt, że dokonał tego człowiek posługujący się paszportem dyplomatycznym, a do tego syn polskiego ambasadora. Sowieccy rozmówcy ambasadora Olszewskiego podkreślali z kolei, że sprawa Rychłowskiego ma bezprecedensowy w Związku Sowieckim charakter, jeśli idzie o wykorzystanie paszportu dyplomatycznego do celów przemytniczych i spekulacyjnych na tak wielką skalę. Posiadanie tego dokumentu uchroniło Rychłowskiego od aresztowania, naczelstwowania śledztwa, uruchomionego na mocy decyzji prokuratora rejonowego dla dzielnicy Krasno-Prysnieńskaja, miasta stołecznego Moskwy. W oparciu o uzgodnienia czynników dyplomatycznych obu stron, Rychłowski wraz ze wspólnikiem został za zgodą ambasadora Olszewskiego zakwaterowany na terenie hotelu należącego do ambasady, gdzie miał oczekiwać na wyniki postępowania sądowego. Po jego wszczęciu protokół dyplomatyczny sowieckiego MSZ poinformował w oficjalnej nocie ambasadę PRL 3 czerwca 1980 roku. Wydział Konsularny następnego dnia przekazał fotokopię tego dokumentu do Resortu Spraw Zagranicznych w Warszawie, gdzie zapoznał się z nią m.in. Włodzimierz Nator oraz Władysław Wojtasik, pełniący wcześniej funkcję dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ. Władze PRL po zaznajomieniu się z charakterem sprawy uruchomiły z wykorzystaniem kierownika Daszkiewicza zabiegi w protokole dyplomatycznym sowieckiego MSZ o jak najszybsze sądowe wyjaśnienie postępu Rychłowskiego i przekazanie go odpowiednim czynnikom strony polskiej.